Witam. W dzisiejszym poradniku ogrodowym wybrałem trzy byliny często stosowane na ogrody skalniakowe, to jest rzak winogrodowy, rogownice oraz floks szydlasty. Jeśli spodoba Ci się odcinek, daj łapkę w górę oraz subskrybuj kanał. Kliknij też w dzwoneczek. Zapraszam do oglądania. Rzak winny zwyczajny Aubrieta deltoidea, nazywany też obrecją zwyczajną, jest to gatunek rośliny z rodziny kapustowatych. Pochodzi z obszaru Turcji oraz południowej Europy, Bułgaria, Jugosławia, Włochy. Pokój rzak winu zwyczajnego. Niska roślina darniowa tworząca szeroko ścielące się i gęste kobiercy o wysokości 4 do 7 cm. Liście ma pojedyncze, matowo-zielone, grubo ząbkowane, owłosione. Natomiast kwiaty są drobne, różowo-fioletowe, zebrane w krótkie grona. Kwitnie bardzo obficie od kwietnia do czerwca. Gatunkiem podobnym jest rzak winogrodowy, mieszaniec otrzymany przez skrzyżowanie rzak winu zwyczajnego z innymi gatunkami rzak winów. Zastosowanie rośliny. Jest uprawiany jako roślina ozdobna. Używany jest do obsadzania ogródków skalnych, obsadzania murków i na rabaty. Efektownie wygląda, gdy jego pędy zwisają z głazów lub murów. Uprawa i wymagania. Wystarcza mu przeciętnie żyzna gleba, powinna być średnio wilgotna, przepuszczalna i mieć zasadowy odczyn. Wymaga słonecznego stanowiska. Jest wytrzymały na mróz, często jednak jego pędy uszkadzane są przez zimne wiatry i słońce. Rozmnaża się go z sadzonek lub przez podział bryły korzeniowej. Sadzonki pobiera się z krótkopędów po przekwitnięciu rośliny. Rogownica to rodzaj roślin należący do rodziny goździkowatych. Obejmuje według różnych źródeł od około 100 do ponad 200 gatunków. Są to rośliny zielne występujące głównie na obszarze klimatu umiarkowanego półkuli północnej. Rośliny te rosną w miejscach skalistych, na terenach górskich, na wydmach, w murawach i na świeżych łąkach. W Polsce znana jest jako rogownica kutnerowata. Pokrój byliny. Rośliny zielne zwykle do 15 cm wysokości, zwykle owłosione, także gruczołowato, rzadko nagie. Łodygi u nasady czasem nieco drewniejące, często skupione, tworzą różnej wielkości kępy. U bylin płożą się i zwykle korzenią w węzłach. Liście na przeciwległe, jajowate, eliptyczne, lancetowate do równowąskich. Kwiaty ma skupione w szczytowy kwiatostan w formie luźnej lub gęstej wierzchotki, rzadko kwiaty są pojedyncze. Działki kielicha są wolne, w liczbie 5, rzadko 4. Płatki korony są zwykle białe, w liczbie 5, a rzadko brak ich zupełnie. Na szczycie płatki są zwykle głęboko wcięte, rzadko całobrzegie. Owoce posiada cylindryczne, żółknące podczas dojrzewania torebki zawierające liczne nasiona. Często nieco wygięte. Zwykle schowane w trwałym kielichu. Przedstawiciele rodzaju są szeroko rozprzestrzenieni na półkuli północnej, zwłaszcza w strefie klimatu umiarkowanego. W Polsce występuje w naturze 17 gatunków. Jest bardzo popularną byliną ze względu na mrozoodporność i małe wymagania glebowe. Floks szydlasty, inaczej płomek szydlasty Phlox subulata, to gatunek rośliny z rodziny wielosiłowatych. Pochodzi z wschodniej i północnej części Ameryki Północnej. W wielu krajach, również w Polsce, jest uprawiany jako roślina ozdobna. Jest byliną. Pokrój floksa. Roślina darniowa tworząca zwarte, niskie kobierce o wysokości do 10 cm. Ma pokładające się i silnie rozgałęzione, nagie, lub skąpo tylko owłosione pędy. Ulistnienie na przeciwległe. Liście lancetowate, ostro zakończone. Od kształtu ich końców pochodzi polska nazwa gatunkowa szydlasty. Mają szerokość do 6 mm i są zimozielone. Kwiaty floksa szydlastego są
promieniste, pięciokrotne. U odmian uprawnych mają kolor od białego poprzez sędziowy do fioletowego. Zastosowanie bylinę. Roślina ozdobna. Dzięki temu, że tworzy zwartą darń, jest także ważną rośliną okrywową. Tworzenie niskiej, zwartej darni, głęboki system korzeniowy i duża wytrzymałość na wysychanie decydują o jego dużej przydatności do obsadzania skarp i murków. Kwitnie bardzo obficie, w okresie kwitnienia tworząc jaskrawą, barwną plamę w ogrodzie. Wymagania glebowe. Nie ma specjalnych wymagań co do gleby, wystarcza mu zwykła ziemia ogrodowa, lepiej jednak rośnie na glebach przepuszczalnych i piaszczystych. Wymaga stanowiska słonecznego. Jest całkowicie mrozoodporny. Jest też bardzo odporny na choroby i szkodniki. Największą szkodę mogą wyrządzać norniki i krety. Rozmnaża się przez podział bryły korzeniowej lub sadzonkowanie. Można to robić od wiosny do jesieni. Poza odchwaszczaniem nie wymaga specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych.